Zacznę od tego, że po śmierci mojej żony popadłem w głęboką depresję, z której całkowicie nigdy nie udało mi się wyjść. Przez długi czas czułem się, jakbym tkwił w czarnej dziurze bez dna, albo jakby ktoś zakopał mnie w metalowym kufrze, kilka metrów pod ziemią. Widziałem, słyszałem, oddychałem, jadłem i piłem, ale nie czułem zupełnie nic. Wypełniała mnie osobliwa, zimna pustka. Ludzie mnie odrzucali, obecność drugiego człowieka drażniła, miałem wrażenie, że ich nie rozumiem, że nikt nie potrafi zrozumieć mnie. Nie było mowy o powrocie do normalności. Byłem policjantem, zanim jeszcze dopadła mnie owa tragedia. Oczywiście nie trudno się domyślić, że odszedłem, a raczej zostałem wydalony ze służb ze względu na kiepski stan mojej psychiki. Sprzedałem mieszkanie, w którym żyłem z Amelią, bo wszystko, co w nim się znajdowało, przypominało mi o niej. Co noc śniłem koszmary, z których budziłem się zlany zimnym potem, wykrzykując przerażone jej imię. Wynajęcie po kilku tygodniach kawalerki niewiele jednak pomogło. Bywały dni, że spuszczałem rolety i siedziałem całkiem sam w ciemnościach, nie wiedząc zupełnie, czy na zewnątrz jest dzień czy noc. Pogrążony w przykrych myślach i głębokiej pustce. Wiedziałem, że w pewnym sensie tamtego dnia umarłem wraz z nią, z moją Amelią. Chyba powinienem wspomnieć jednak o fakcie istotnym, a mianowicie o tym, że żona popełniła samobójstwo. Znalazłem ją w salonie, wiszącą w bladym świetle poranka na kablu od przedłużacza. Za każdym razem, kiedy zamykam oczy i myślę o niej, widzę ją właśnie w takim stanie. Zupełnie tak, jak gdyby nigdy nie było jej innej, jakby od zawsze była martwa. Wszelkie moje wspomnienia wyblakły, zamazały się. Widzę tylko, pamiętam tylko i wyłącznie jej wiszące ciało. Białe jak papier stopy, kabel zaciśnięty na jej szyi i siną, opuchniętą twarz. Jej czarne oczy, zwykle piękne węgle, pozbawione były iskry. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że zupełnie nie wiem, dlaczego tak się stało. Nie było żadnych znaków ostrzegawczych, żadnych powodów, które bym znał. Wciąż czuję się głupi, czuję się nagi i pusty i wiem, że tak już zostanie. Jednak pewnego dnia to wszystko jakby ode mnie odeszło, a może raczej nie odeszło, co schowało się, ukryło. Wymyśliłem wtedy, że najlepiej będzie, jak wyjadę najdalej stąd, na drugi koniec kraju. Miałem nadzieję, że uda mi się uciec przed przeszłością. Długo nie mogłem zagrzać miejsca w jednej robocie. Pracowałem chwilę jako konwojent, potem jeszcze krócej na zwykłym magazynie w ogromnej firmie wysyłkowej. Któregoś nudnego dnia znalazłem ogłoszenie w internecie o pracę stróża w posiadłości jakiegoś bogatego faceta. Nie wiem właściwie, dlaczego zdecydowałem się zadzwonić. Co prawda, pensja była horrendalnie wysoka jak na takie zajęcie, ale kasa nie bardzo mnie już obchodziła. Być może przekonał mnie względny spokój. Miałem dosyć ludzi. Oglądanie ich mord sprawiało, że chciało mi się żygać. Z pewnością to było to. Potrzebowałem spokoju, samotności, izolacji. Po rozmowie telefonicznej spotkaliśmy się na neutralnym terenie w jakiejś niedużej knajpie. Nie liczyłem na to, że się odezwał. Nic na to przez telefon nie wskazywało. Facet, który miał się ze mną spotkać, nie był właścicielem tego potężnego domu. Również pracował tam jako stróż. Szukali kogoś na drugą, nocną zmianę. Podczas całej naszej rozmowy nie zapytałem, co stało się z poprzednikiem. On nie zapytał mnie, dlaczego odszedłem z policji. Byliśmy poniekąd kwita. Teoretycznie ma pan świetne kwalifikacje, zaczął, ale to niestety specyficzne zajęcie i doświadczenie na niewiele się zdaje. Specyficzne zajęcie? Zapytałem lekko kpiąco. Co może być specyficznego w siedzeniu na dupie, gapieniu się w ekran i robieniu co jakiś czas obchodu?
Facet westchnął ciężko i nie podnosząc na mnie oczu napił się herbaty. Potem oblizał ohydne usta. Był dosyć stary, coś pod 60. Usiana grubymi żyłami dłoń trzymająca kubek nerwowo mu drżała. Wie pan, oznajmił po chwili, chodzi mi o to, że jest to po prostu dziwne miejsce. Ta posiadłość, ten dom i przynależący teren. Dziwne? Spytałem podejrzliwie. Źle się wyraziłem, to jest bardzo złe miejsce. Bardzo, bardzo złe. Nie rozumiem, o czym pan teraz mówi. Mężczyzna ponownie westchnął, poprawił się na krześle i dopiero teraz spojrzał mi w oczy. W ich jasnym kolorze było coś niepokojącego, ale to nie one były źródłem tego niepokoju, lecz miało się wrażenie, że widziały zbyt wiele, widziały coś, czego żaden człowiek nie powinien zobaczyć. Być może uzna mnie pan za wariata, ale bycie tam stróżem to jak byciem stróżem bram piekieł. Nie umiem tego panu wytłumaczyć, ale dzieją się tam bardzo dziwne, niestworzone rzeczy. Oczywiście tylko nocą i przede wszystkim z soboty na niedzielę. Nie wiem dlaczego, co i jak, ale tak jest. Pracuję tam od 2 lat. Tak jak pan, byłem kiedyś policjantem i nic, co doświadczyłem przez 30 lat służby, nie może równać się z tymi 2 w tym miejscu. To bardzo, bardzo złe miejsce, oznajmił drętwo. Kojarzy pan może historię dworu strzeleckiego? Nie, zupełnie nie. Odparłem zgodnie z prawdą. W sumie racja, pan nie jest stąd. Nie będę panu za dużo tłumaczył. Może to sobie pan z łatwością znaleźć w internecie. W każdym razie ten ogromny dom, którego teraz pilnuję, stoi na miejscu tamtego. Sądzę, że może mieć to wiele wspólnego z tym, co się tam teraz dzieje. Wszelkie te informacje przyjąłem obojętnie. Pogadaliśmy potem jeszcze chwilę. Spytałem trochę o właściciela, którym okazał się być po prostu jakiś dziany biznesmen przyjeżdżający do tej posiadłości raz na ruski rok. Chociaż byłem zdecydowany podjąć się tej pracy, starszy facet poprosił mnie jeszcze o to, bym poczytał o dworze hrabiego Strzeleckiego. Dobrze przemyślał całą sprawę i dał mu telefonicznie znać. Wbrew zarobkom, chętnych do tej pracy nie było. Jeszcze tego samego wieczora wyszukałem artykuł z lokalnej gazety o tym całym dworze. Sprawa wyglądała tak, że należał do hrabiego Klemensa Strzeleckiego. Dwór podczas najazdu bolszewików został zajęty przez Armię Czerwoną i długo służył jako miejsce stacjonowania wojska. Następnie, już pod koniec wojny, w tajemniczych okolicznościach spłonął. Autor artykułu wysnuł wnioski, że podpalili go pijani bolszewicy. Ostatnia część tego tekstu dotyczyła samego hrabiego, którego postać owiana została wielką tajemnicą. Właściwie nikt nie wiedział, skąd pochodził i kim tak naprawdę był Klemens Strzelecki. Próżno szukać go w jakimś spisie dawnych rodów szlacheckich. Jedyne informacje, jakie się o nim zachowały, dotyczyły organizowania przez niego potajemnych spotkań w swojej rezydencji, tego, że był zadeklarowanym ateistą oraz że posiadał setki kochanków obu płci. Nie zachowało się żadne jego zdjęcie czy portret. Podobno był diabelsko przystojny i to słowo związane z diabłem nie było przypadkowe. I tyle. Posiadłość, która teraz stała na zgliszczach tamtego dworu, to już zupełnie inna historia. Przynajmniej według autora artykułu. Następnego dnia, z samego rana, zadzwoniłem do Wojciecha. Tak miał na imię ten stróż, z wiadomością, że się na to pisze. W jego głosie nie było zachwytu, ale kazał mi przyjechać jeszcze raz do tej samej knajpy. Tym razem jednak nie spotkałem się z nim, tylko z młodą, atrakcyjną kobietą, która okazała się być kimś w stylu asystentki tego całego bogatego właściciela. Wypełniłem wszelkie formalności, zatrudniono mnie na okres próbny. Wszystko zdawało się być zwyczajne, ale moją uwagę przykuł jeden szczegół. Właściciel tego domu, podmiot oficjalnie mnie zatrudniający, również nosił nazwisko Strzelecki. Też nie wiem, co o tym sądzić.
oznajmił mi Wojciech, kiedy było już po wszystkim i wykonałem do niego krótki telefon. Zastanawiałem się nad tym bardzo długo, ale uznałem w końcu, że to chyba zbieg okoliczności. Zacząć miałem od jutra, ale starszy facet poprosił mnie, żebym przyjechał do niego jeszcze dzisiaj, aby mógł pokazać mi co i jak. Nie było tego podobno wiele. Dostałem adres i pojechałem. Posiadłość, chociaż przynależy do miasteczka, była oddalona od najbliższego domu o dobrych kilka kilometrów. Droga prowadziła długo przez gołe pola oraz gęsty las. Kiedy podjechałem pod bramę wjazdową, otworzyła się ona automatycznie. Zauważyłem, że małe oko kamery przytwierdzonej do betonowego słupa powędrowało za moim autem. Już z daleka widać było, że to wyjątkowy budynek. Sprawiał wrażenie monumentalnego. Jego białe ściany, kilka zdobionych kolumn, duże okna i wysoki strzelisty dach od razu przywodził mi na myśl dwór. Drzwi wejściowe nazwałbym raczej wrotami. Czarne i wykonane z solidnego drewna, z lśniącymi klamkami zdrobionymi chyba z czystego złota. Kiedy wysiadłem i zapukałem do nich ciężką kołatką, za moimi plecami rozległ się głos. Tam nie wchodzimy, nawet w ostateczności. Nigdy. Odwróciłem się. To był Wojciech. Gestem kazał mi iść za sobą. Budka strażnika znajdowała się jakieś 50 metrów od rezydencji, bliżej bramy wjazdowej. Był to murowany budynek, również o białych ścianach, z pojedynczym dużym oknem i solidnymi drzwiami. Weszliśmy do środka. Znajdowało się tutaj długie biurko z krzesłem, dwa komputery, trzy ekrany, mały kuchenny aneks, na środku ładny dywan, a także kibel z umywalką za oddzielną ścianą oraz pomieszczenie gospodarcze na różne sprzęty. Jak widzisz, jest tutaj cały monitoring. Na tych trzech ekranach masz rzut z kilku kamer, dokładnie z ośmiu. Oznajmił Wojciech, wskazując palcem. Monitoring pokazywał newralgiczne miejsca. Ten ruchomy obraz sprzed kamery, który inteligentnie podążał za ruchem. Cztery stałe obrazy z każdego rogu posiadłości. Dwie kamery patrzyły również na drzwi domu oraz na przód budynku. Jeden obraz był czarny. Zapytałem o niego. To obraz z wnętrza posiadłości, ale jest on przeważnie wyłączony. Oznajmił facet. Przeważnie? Wojciech pokiwał powoli głową, ale nie wyglądało na to, że chce rozwijać temat, dlatego nie pytałem. Wytłumaczył mi, jak się tym wszystkim posługiwać. Nie miałem większego problemu, okazało się to dosyć proste. W końcu wyszliśmy na zewnątrz. Wojciech miał pokazać mi działkę. Cały teren jest ogrodzony solidną siatką i ma kilkadziesiąt hektarów, więc chwilę zajmuje, żeby to obejść. Dostać się tutaj można teoretycznie na trzy sposoby, a tak naprawdę to tylko przez bramę wjazdową, ale są też dwie furtki zamknięte na kłódkę. Przejdziemy się dookoła i ci pokażę. Cały ten teren usiany był wieloma piaszczystymi ścieżkami, które wiły się wzdłuż i wszerz. Z ciekawszych punktów odnotowałem, że znajdował się tutaj niewielki brzozowy las, chociaż las otulał od zewnątrz całą działkę. Duża drewniana altana, staw z wyjątkowo czarną wodą, ogromny głaz. Nie miałem pojęcia, jak przetransportowano tutaj coś tak wielkiego. Jakieś budynki gospodarcze nieznanego mi przeznaczenia oraz dziwna polana z rosnącą na środku starą topolą. Pojedyncze krzewy i drzewa porozrzucane były też niemal wszędzie. Trawnik prezentował się ładnie, zadbany i równo przystrzyżony, podobnie jak te krzewy. Nie miałem pojęcia, kto to wszystko utrzymywał w porządku. W centrum stało oczywiście potężne domiszcze. Tak to wszystko wygląda, oznajmił mi, kiedy znaleźliśmy się już przy drugiej furtce. Wychodziła, podobnie jak pierwsza, prosto do lasu, dlatego zastanawiałem się nad sensem ich istnienia. Furtka nie miała klamki, jedynie kłódkę, za którą złapał Wojciech, aby sprawdzić, czy wszystko z nią gra. Jego ruchy wydawały się dziwnie nerwowe.
Oczywiście, że była zamknięta. Pamiętaj, że musisz sprawdzać, czy te cholerne kłódki są zamknięte, powiedział śmiertelnie poważnym tonem. A czemu miałyby nagle się otworzyć? Zapytałem podejrzliwie. Nie wiem, przyznał, cały czas zachowując powagę. Ale pamiętaj, żebyś sprawdzał, czy na pewno są zamknięte. To ważne, naprawdę ważne. Zapamiętaj. Kiedy wracaliśmy już do strażnicy, tak nazwałem ten budynek, oznajmiłem Wojciechowi, że wcale nie wygląda to strasznie. Zwykła posiadłość bogatego dupka, któremu nie chce się tutaj nawet zaglądać. Na pierwszy rzut oka tak, wszystko jest niby w porządku, ale w nocy bywa różnie. No i kiedy nadchodzi noc z soboty na niedzielę... Zaczął, ale nagle po prostu urwał. To co wtedy? Spytałem. Ta noc jest najgorsza, jest inna, dziwna. Wydusił posępnie po chwili ciszy. Nie umiem wytłumaczyć rzeczy, które się tutaj wtedy dzieją. Nie potrafię zrozumieć tego, co widziałem. To wykracza poza moje rozumowanie. Kiedy zatrzymaliśmy się przed moim autem, zbliżał się wieczór. W trawie słychać było specyficzne granie świerszczy. Słońce ospale chyliło się ku zachodowi, obrzucając wszystko różowo-pomarańczowymi promieniami. Kiedy otworzyłem drzwi, chcąc wsiąść do środka, Wojciech złapał mnie nagle za ramię i oznajmił przejęty. Możesz jeszcze zrezygnować, masz jeszcze czas. Spojrzałem mu w oczy i po chwili parsknąłem śmiechem prosto w twarz. Prawie mnie nabrał. Wydawało mi się, że ten dziadek przesadza i to grubo przesadza. Powiedziałem mu, co o tym sądzę, że ma przestać się zgrywać, że to już nie jest zabawne. Oznajmiłem, że jestem w pełni zdecydowany na tą robotę. W takim razie trudno. Odparł zrezygnowany. Jutro będziesz miał pierwszą nockę. Postaram się spisać wszystko, co wiem o tym miejscu. Wszystko, co pozwoliło mi przetrwać. Zostawię ci te notatki na biurku. Kiedy przyjdziesz, pierwsze, co będziesz musiał zrobić, to je przeczytać. To bardzo ważne. Pamiętaj, to ważne, żebyś je natychmiast przeczytał. Inaczej... Inaczej co? Zapytałem. Było tutaj kilku przed tobą, a także wielu przede mną. Nie sądzę, żeby po prostu porzucili tę robotę, żeby od tak zniknęli. Dostałem od niego drugą parę kluczy. Dostałem także pilot do bramy i odjechałem. W drodze powrotnej długo zastanawiałem się nad tym staruchem. Ten cały Wojciech wydawał mi się po prostu dziwny. Prawdopodobnie miał jakieś problemy psychiczne. Poza tym w domku, pod biurkiem, zauważyłem puste butelki po wódce. Nie winiłem go za to. Każdy ma swoje problemy, a jego wynikały prawdopodobnie z samotności. Siedzenie po nocach i pilnowanie pustej posiadłości pośrodku lasu na pewno nie pomagało w tym wszystkim. Słońce zaszło już za linię drzew, kiedy wracałem leśną drogą na bezpieczny asfalt. W nocy nie spałem za dobrze, zupełnie tak, jakbym denerwował się na jutrzejszy dzień, chociaż wcale tak nie było. Niewyspany dotrwałem jakoś do wieczora. Pomyślałem, że będę przecież mógł się trochę zdrzemnąć w pracy. Otworzyłem sobie bramę z pilota i zaparkowałem auto pod posiadłością. Miałem wrażenie, że ten wielki budynek spogląda na mnie niechętnie, jakby chciał przytłoczyć mnie nie tyle fizycznie, co duchowo. Było chwilę przed 18:00. Moja warta miała trwać 12 godzin, czyli do 6:00 rano. Poszedłem do stróżówki, machając kluczami ze znudzenia. Kiedy znalazłem się już w środku, rzuciłem okiem na pomieszczenie i zdałem sobie sprawę, że Wojciech musiał tutaj trochę posprzątać. Pierwsze, za co się wziąłem, to zrobiłem sobie herbatę. Oczywiście od razu zauważyłem leżący na biurku zeszyt. Usiadłem na krześle, odchyliłem się w nim wygodnie i wziąłem w dłonie to, co zostawił mi starszy mężczyzna. Otworzyłem pierwszą stronę, a potem go przekartkowałem. Zasady nie były jakieś obszerne. Napiłem się herbaty i wziąłem się za czytanie. Nie mam pojęcia, jak zacząć to wszystko opisywać, dlatego pominę wstęp i przejdę do tego, co chcę ci przekazać. Potraktuj te luźne notatki jako zbiór zasad,
których musisz przestrzegać. Wszystko, co tutaj napiszę, to wynik moich obserwacji i doświadczeń po 2 latach pracy w tym miejscu. Przeczytaj je i zapamiętaj. I co najważniejsze, stosuj się do nich. Rób tylko tak, jak jest napisane. W przeciwnym razie konsekwencje mogą być opłakane. To, co przeczytasz za chwilę, choć będzie brzmiało strasznie i nierealnie, jest niestety prawdą. To miejsce jest przeklęte. Te miejsce to bramy piekła. Podczas swojej warty będziesz widział i słyszał rzeczy, które nie mają prawa istnieć, ale one są prawdziwe, przynajmniej tutaj, podczas twojej warty. Po pierwsze, musisz robić obchód. Oczywiście jest to część twojej pracy, ale nie możesz sobie pozwolić, by tego nie robić. Pierwszy obchód robisz o 20. Ten jest zazwyczaj luźny i nic ciekawego nie powinno się dziać. Następny robisz o 11 i ten jest już bardzo ważny. Musisz też zdążyć wrócić do siebie przed północą. Uwierz mi, nie chcesz być na zewnątrz, kiedy nadejdzie północ. Ostatni obchód robisz po 3, nie wcześniej. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale po 3 robi się lepiej i przeważnie jest względnie spokojnie do samego rana. 3 obchody. Brzmi jak żart, ale jeżeli się do tego nie zastosujesz, konsekwencje mogą być tragiczne. 2. zasada. To podczas obchodu sprawdzaj kłódki. Żadna z furtek nie może być otwarta. To niezwykle ważne. Muszą pozostać zamknięte. Nieważne, co by się działo, nie możesz pozwolić, by któraś z nich była otwarta. Przez te 2 lata zdążyłem zauważyć, że te furtki czasami lubią się otworzyć. Czasami coś będzie chciało je otworzyć. Wierz mi, nie chcesz, żeby pozostały otwarte. Po 3. Nie możesz wychodzić na zewnątrz, kiedy ci się podoba. Nigdy, nieważne co by się działo. Jeżeli nie ma godziny obchodu, nie wychodzisz. Nigdy przenigdy. Może się zdarzyć, że usłyszysz pukanie, może się zdarzyć, że ktoś będzie cię wołał z zewnątrz. Możesz nawet zobaczyć wjeżdżające na posesję auto. Nie wychodzisz. Nigdy. Zapamiętaj to sobie. Po 4. Zawsze zamykaj na klucz stróżówkę. Pamiętaj o tym, upewnij się, że wychodząc na obchód zamknąłeś ją. Zaufaj mi. Zamykaj. Zawsze. Chyba, że wolisz mieć nieproszonych gości. 5. zasada to nigdy nie świeć na to, co czai się w mroku. Nie rób tego. Czasami podczas obchodu będziesz słyszał dziwne dźwięki dochodzące z lasu. Dźwięki i ruch za siatką przykują twoją uwagę. Pod żadnym pozorem nie świeć w tamtym kierunku. Wiem, że brzmi to źle, ale musisz to ignorować. Musisz ich ignorować. Nie wiem, czym są, nie mam pojęcia. Wiem tylko, że jeżeli zaczniesz zwracać na nie uwagę, to one przeniosą swoją uwagę na ciebie. Nie pozwól na to. Nigdy. Po 6. Ignoruj tajemniczego gościa za oknem. Nie mam pojęcia, co to takiego, ale zaraz po północy pod twoim oknem pojawi się coś jakby cień, czy też kształt. Może być czarny, może być biały, okropny, chudy. Nie patrz na niego, udawaj, że wcale go nie widzisz. To coś na pewno będzie chciało zwrócić twoją uwagę. Zapuka, krzyknie, zaśmieje się. Nie patrz na niego. Ale też nie odwracaj się do niego plecami, ani nie próbuj zasłonić czymś okien. Nie gaś też światła. Boże, nie myśl nawet o zgaszeniu światła. To musi na ciebie patrzeć. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale w moim przypadku się sprawdziło. On będzie cię obserwował, a ty musisz udawać, że go nie widzisz. Zwykle znika po 2 minutach. Wiem, że sobie z tym poradzisz. 7. Nie odbieraj telefonu, ani stacjonarnego, a tym bardziej swojego prywatnego. Po północy aż do samego rana twój smartfon przestanie mieć zasięg i to przeważnie wtedy zaczynają dzwonić. Nie odbieraj, zaufaj mi, nawet od swojej matki, od żony, dziecka, wujka, brata. To nie będą oni. Nie odbieraj telefonów, ignoruj je. 8. zasada to obserwuj obraz z kamer. Ale kiedy tylko zauważysz coś podejrzanego na nagraniu, szybko wyłącz ekran komputera. Nie możesz patrzeć na to, co nagrywa w nocy kamera. Zobaczyłbyś coś zbyt przerażającego, a poza tym to coś, co znajdzie się w oku kamery, będzie wiedziało, że je oglądasz. Po
prostu będzie wiedziało. Nie pozwól na to, nie daj im pretekstu, nie drażnij ich, nie prowokuj. Widzisz coś podejrzanego na kamerze? Wyłącz ekran komputera. Tyle. Po kilku minutach musisz go jednak włączyć. Wszystko wróci do normy. Przynajmniej powinno. Po dziewiąte i ostatnie. Obraz z wnętrza domu nie działa. Zazwyczaj nie działa. Gdyby jednak kamera jakimś cudem się uruchomiła, nie wiem na jakiej zasadzie to funkcjonuje, ale każdy w tej kamerze zobaczy coś innego. Tak przynajmniej mi się wydaje. Wierz mi jednak, że to, co tam zobaczysz, nie jest prawdziwe, ale niestety musisz patrzeć. Musisz. Czasami trwa to minutę, czasami godzinę, ale musisz to oglądać. Nie możesz odwrócić wzroku czy wyłączyć ekranu. Musisz patrzeć, choćby miało doprowadzić cię to do szaleństwa. I nie pytaj mnie, dlaczego ktoś postanowił zrobić sobie podgląd wnętrza domu. Nie wiem tego. Mam swoją teorię, ale... Może wydać ci się zbyt przerażająca. Nie chcę o tym pisać. Być może domyślisz się kiedyś sam. Tak jak wspominałem ci wielokrotnie, to noc z soboty na niedzielę jest najgorsza, najbardziej przerażająca. W pozostałe nocki może nie wydarzyć się zupełnie nic, chociaż to rzadkość. Przestrzegaj tych zasad, które ci przedstawiłem, a wszystko będzie dobrze. Oczywiście możesz też napotkać wiele dziwnych anomalii, o których ci nie wspominam. Nie potrafię przewidzieć wszystkiego. Podczas obchodu, podczas siedzenia w stróżówce mogą wydarzyć się różne rzeczy, które nie przytrafiły się mnie. Gdybyś na coś takiego natrafił, nie zgrywaj bohatera. Nie popadaj też jednak w panikę. Zachowuj się spokojnie, rób swoją robotę. Nie prowokuj tych anomalii, tych istot. Wierzę, że sobie poradzisz. Odrzuciłem zeszyt i głęboko westchnąłem. Pomyślałem, że ten facet naprawdę ma poważny problem. Jeżeli nie chodzi do żadnego specjalisty, to powinien to jak najszybciej rozważyć. Zerknąłem na zegar wiszący na ścianie. Do godziny 20 miałem jeszcze trochę czasu. Postanowiłem wyjść na zewnątrz i spalić papierosa. Był już wrzesień, wieczór robił się przyjemnie chłodny oraz coraz ciemniejszy. Paliłem w spokoju, wciąż myśląc jednak o tych notatkach. Uznałem to za chory żart, pewnie jakiegoś typu chrzest. Cholera. Wróciłem do środka i jakoś przesiedziałem do 20. Stary miał tutaj całkiem pokaźny zbiór książek, głównie horrory. Przejrzałem kilka i postanowiłem, że jak ogarnie mnie nuda, to na pewno coś poczytam. Kiedy wybiła 20, na zewnątrz zrobiło się całkiem czarno. Wziąłem ze sobą latarkę, wziąłem klucze, zdjąłem też czarny polar wiszący na haczyku i ubrałem go. Wyszedłem ze strażnicy i zapaliłem latarkę. Poszedłem zrobić obchód. Nie musiałem postawić zbyt wielu kroków, żeby poczuć dziwną aurę tego miejsca. Wszechogarniający mrok, z którym sztuczne światło nie radziło sobie zbyt dobrze, sprawiał, że dostałem gęsiej skórki. Nie mam pojęcia, co to takiego było, ale czułem się niekomfortowo. No dobra, muszę się wam przyznać. Poczułem autentyczny strach, idąc w nowym terenie, krocząc między tymi obcymi cieniami i gęstym mrokiem. To był pierwotny lęk przed nieznanym. Miałem ochotę zawrócić i schować się w bezpiecznym wnętrzu tamtej budy. Nie mogłem jednak. Szedłem przez chwilę, ścieżka skręciła w lekko w prawo, za wysokie świerki, blisko ogrodzenia. Nagle coś strzeliło w lesie kilka metrów ode mnie. Szybko skierowałem tam światło latarki. Jasny snop odkrył przede mną postać. Brązowo-czarne cielsko, błyszczące oczy. Serce podskoczyło mi do gardła. Zamarłem. A potem ta postać odwróciła głowę i ruszyła dalej. Na czterech, cienkich jak patyki nogach. Znów trzask gałęzi, powolny ruch. W końcu zniknęło między drzewami. To była tylko sarna, pomyślałem. To tylko głupia sarna. Westchnąłem ciężko i starałem się uspokoić. Wyluzuj, człowieku, to była tylko sarna. Nie ma tu żadnych potworów. Stary nastraszył cię jak dziecko i pewnie jutro będzie się z ciebie nabijał. Nie daj mu tej pieprzonej satysfakcji.
Chwilę później znów byłem na szlaku i po kilku minutach zawitałem do pierwszej furtki. Obadałem ją dokładnie, oświetliłem też drzewa za ogrodzeniem. Czysto, już miałem sobie iść, kiedy podszedłem bliżej. Cholera jasna, co za chore żarty! Chwyciłem za kłódkę i sprawdziłem ją. Oczywiście, że była zamknięta. Co za durnota! Po drodze do drugiej furtki nie wydarzyło się zupełnie nic. Zerknąłem na telefon i stwierdziłem, że przejście od pierwszej tutaj zajęło mi 13 minut. Sporo. Tutaj też sprawdziłem, czy wszystko gra. Nie dlatego, że facet mnie nastraszył, tylko był to jakiś punkt, cel nadający się do odhaczenia. Kłódka zamknięta, czyli możemy iść dalej. Minął kwadrans, zanim znalazłem się z powrotem w ciepłym pomieszczeniu. Zamknąłem za sobą drzwi i wstawiłem sobie herbaty. Dochodziła 9:00, nic się nie działo, obraz na kamerach był zupełnie nudny. I dobrze, pomyślałem, po co ma się coś dziać? Co tak właściwie miałoby się niby dziać? Następny obchód zrobiłem tak, jak mi napisał, o 11:00. Znając już lepiej trasę, zrobiłem go trochę szybciej niż pierwszy. Na nic się nie natknąłem. Na nic, poza połamaną gałęzią leżącą na ścieżce, której nie było tutaj 2 godziny wcześniej. Kłódki zostałem zamknięte. Siatka na całej długości trzymała się cała. Co dziwne, stwierdziłem to dopiero w połowie obchodu. Na niebie nie uświadczyłem żadnej, chociaż najmniejszej gwiazdy. Uznałem, że mamy dziś cholernie ciemną noc. Kiedy wracałem już do strażnicy, z daleka zauważyłem jednak, że coś jest nie tak. Z wnętrza dobiegało żółte światło. Kiedy się zbliżyłem, wiedziałem już, o co chodzi. Drzwi do budynku, w którym przesiadywałem, były otwarte. Zatrzymałem się na sekundę w konsternacji. Były otwarte na oścież. Co prawda nie zamknąłem ich na klucz, ale też nie zostawiłem ich tak rozwartych. Czyżbym nie zamknął ich zbyt mocno i widzę właśnie efekt działania wiatru? Rozejrzałem się po drzewach, po krzakach. Przecież jest zupełnie bezwiecznie. Coś tutaj bardzo nie grało. Powoli i ostrożnie zbliżyłem się do strażnicy. Pomyślałem, że ktoś mógł się po prostu włamać, może jakiś złodziej. Miałem ochotę zawołać go z zewnątrz, ale pomyślałem, że to głupi pomysł. Lepiej tego kogoś zastać nieprzygotowanym. Podkradłem się do drzwi i nasłuchując chwilę, stwierdziłem, że nic nie słyszę. Nabrałem powietrza i wparowałem do środka. Rozejrzałem się po wszystkich pomieszczeniach. Nikogo nie było. Tylko 2 ekrany zamiast pokazywać obrazy z kamer były zupełnie czarne. Włączyłem je. Na nich też zupełna cisza. Nie bardzo wiedząc, co o tym sądzić, zamknąłem drzwi na zamek. Może lepiej, jak będę pamiętał, żeby to zamykać. Pomyślałem. Dla bezpieczeństwa, dla pewności. Nie pamiętam, żebym zasnął, ale chyba tak się stało, bo tknąłem się trochę po 3:00. Cholera jasna, skarciłem się w myślach, zaspałem. Ogarnąłem się na szybko i wyleciałem na zewnątrz, tym razem zamykając te przeklęte drzwi na klucz. Było mi zimno, moje mięśnie i kości trochę zastygły. Musiałem się rozruszać, coś strzeliło w lesie za siatką. Poświeciłem tam. Nic. Ziewnąłem i ruszyłem dalej. Z pierwszą furtką nie było problemów. Kiedy przyszedłem do drugiej i sprawdziłem kłódkę, momentalnie skamieniałem. Wisiała przewieszona, otwarta. Chwyciłem za nią szybko i zamknąłem ją jednym z kluczy. Nie potrafiłem tego wytłumaczyć. Kłódka jakimś cudem była otwarta, mimo że wcześniej była przecież zamknięta. Nie wiedziałem, co o tym myśleć, dlatego postanowiłem to zignorować. Kiedy wróciłem, jeszcze raz przeczytałem notatki w zeszycie. Byłem skołowany. Najpierw te drzwi, a teraz kłódka. Nie dało się tego wytłumaczyć. Czy tutaj naprawdę coś było? Do samego rana jednak nie działo się już nic godnego uwagi i przyjąłem to z autentyczną ulgą. O 6:00 przyjechał człowiek z porannej zmiany. Oni pracowali od 6:00 do 18:00, podobno zarabiając 1/3 tego co ja. Rzuciliśmy sobie tylko krótkie cześć. Nie było sensu gadać, ani przecież o czym gadać z facetem, którego widzę drugi raz na oczy. Minęliśmy się, jak wjeżdżałem na posesję.
Byłem pewien, że w dzień nic się tutaj nie działo, także ci z porannej zmiany nie mieli pojęcia, z czym zmagać się muszę ja czy Wojciech. Zło przychodzi nocą, naszła mnie myśl. Czy nocą otwierają się bramy piekła? Ten przeklęty zeszyt zabrałem oczywiście ze sobą i jeszcze zanim położyłem się spać, leżąc już w łóżku, przewertowałem go ponownie. Obudziłem się po 12:00 zlany potem. Miałem koszmar. Śniła mi się Amelia, wisiała na kablu w naszym salonie i wykrzykiwała moje imię. Jeszcze przed wyjazdem do roboty starałem się zadzwonić do Wojciecha. Nie odbierał jednak ode mnie telefonu. Drugi dzień mojej pracy przypadał w sobotę. Noc z soboty na niedzielę, myślałem, jadąc już przez las w kierunku posiadłości. W bramie ponownie wymienialiśmy się z tamtym stróżem. Nawet mi nie odmachnął. Zaparkowałem swoje auto pod posiadłością i wysiadłem. W powietrzu dało się wyczuć dziwny, metaliczny zapach. Nie miałem pojęcia, skąd pochodził. Nie dało się o nim zapomnieć, ale jakoś go ignorowałem. Poszedłem do strażnicy i otworzyłem drzwi. Rzuciłem zeszyt na biurko i usiadłem na obrotowym krześle. Rozejrzałem się po ścianach. Tak, pomyślałem odkrywczo. Tak będzie właśnie wyglądać moje nowe życie. Przynajmniej nie musiałem tyrać. Zrobiłem sobie herbaty i rozłożyłem wygodnie naprzeciw ekranów. Obraz na kamerach był spokojny. Z półeczki wyciągnąłem sobie dziecko Rozmery i zacząłem czytać. Za oknem zrobiło się już całkowicie czarno. Widziałem swoje odbicie w pomarańczowym świetle żarówki. Wybiła 20, więc zebrałem się i wyszedłem na zewnątrz. Nie zapomniałem o zamknięciu drzwi. Obchód przebiegł bez żadnych zakłóceń. Kłódki na furtkach pozostały zamknięte. Nie natknąłem się na nic nietypowego. Wróciłem do środka nieźle przemarznięty. Było dziś wyjątkowo zimno. Usiadłem przy biurku i znudzony zerknąłem na ekran. Po chwili moją uwagę przykuł jeden obraz dokładnie sprzed bramy. To była kamera podążająca za ruchem. Jeżeli coś znalazło się w zasięgu jej wzroku, poruszała się za tym obiektem, a teraz poruszała się za czymś, czego nie było widać. Dziwne, pomyślałem od razu. Zrobiła dwa ruchy i zatrzymała się. Przyjrzałem się bliżej, niczego jednak tam nie było. W końcu wróciła na swoją docelową pozycję. Przez chwilę o tym myślałem, ale w końcu odpuściłem i wróciłem do lektury. Minęło może pół godziny, kiedy nagle usłyszałem coś na zewnątrz. Odłożyłem książkę i wydężyłem słuch. Odniosłem wrażenie, że coś podeszło pod drzwi. Kiedy miałem się już podnieść, usłyszałem pukanie. Ktoś pukał do moich drzwi. W pierwszej chwili miałem ochotę zawołać, ale ugryzłem się w język. Cholera jasna, pomyślałem, to przecież niemożliwe. Potem wstałem i powoli podszedłem do drzwi. Nogi miałem jak z waty. Znowu ktoś zapukał, tym razem energiczniej. Przemogłem się, pochyliłem i wyjrzałem przez Judasza. Coś tam stało, coś zasłaniało widok. I nagle to coś poruszyło się. Dobrze widziałem, że się poruszyło. Potem huknęło tak mocno, że całe drzwi zadrżały w posadach. Odskoczyłem momentalnie w przerażeniu. Serce waliło mi potężnie. Stałem w przedziwnej pozie, przygotowany, nie bardzo wiedząc na co. Było jednak cicho. Zrobiło się bardzo, bardzo cicho. W końcu usiadłem na krześle. Wziąłem głęboki oddech. Pomyślałem o zeszycie i o tym, co w nim zapisano. Nie powinienem podchodzić do drzwi i przez nie wyglądać. Nie powinienem. Następnym razem muszę być ostrożniejszy. Muszę przestrzegać zasad. Nie mogłem uwierzyć, że właśnie tak pomyślałem. Jeszcze tuż przed 11:00 coś przykuło moją uwagę na monitorze. Obraz sprzed posiadłości, na którym widać było część mojego auta. I właśnie coś nie tak było z autem. Zobaczyłem, jak powoli otwierają się drzwi od strony pasażera. Same z siebie, jakby otworzył je duch. Długo były tak otwarte, kilka minut. Nagle zamknęły się błyskawicznie, zatrzasnęły z dużą siłą. Przypatrywałem się temu, niedowierzając. Nikogo nie było w pobliżu, nie powinno przecież być. Potem dostrzegłem ruch za przednią szybą. Dostrzegłem coś albo kogoś. Ktoś tam siedział.
Jakiś cień siedział w moim aucie. Gapiłem się na to, gubiąc poczucie czasu. Nagle drzwi znowu się otworzyły, to coś zaczęło wysiadać i odniosłem wrażenie, że to głowa była skierowana w kierunku kamery. Ogarnęło mnie przerażenie, ale zmusiłem się do działania do minimum. Nacisnąłem na przycisk na monitorze, wyłączyłem obraz. Potem zerknąłem na zegar. Wskazówki pokazywały za 10:11. Odczekałem 5 minut i wstrzymałem powietrze w płucach. Włączyłem ekran, który ożył błyskawicznie. Obraz z kamery nie pokazywał już nic. Moje auto stało samotnie. Odetchnąłem z ulgą, ale na myśl, że muszę się zbierać, że muszę zrobić obchód, zrobiło mi się niedobrze. Nie widziało mi się wychodzić w tę ciemnicę, do tego czegoś, do tego, co czaiło się na zewnątrz, do tej anomalii. Poszukałem jakiegoś noża w aneksie kuchennym i wsadziłem go do kieszeni Polara. W razie czego? Zdawałem sobie sprawę, że nic mi taki nóż nie pomoże, ale w pewnym sensie dodawał mi odwagi. Wyszedłem na zewnątrz. Zamknąłem za sobą drzwi i przeskanowałem teren latarką. Niezbyt dobrze przyjąłem fakt, że pojawiła się mgła. Byłem pewien, że nie jest to zwyczajna mgła. Ruszyłem jednak przed siebie, stawiając ostrożnie krok za krokiem. Z tego, co napisał mi Wojciech, nic nie powinno mi się stać, a gdybym coś zauważył, mam się tym nie przejmować, nie zwracać uwagi. Liczyłem tylko na to, że do niczego takiego nie dojdzie. Snopem światła odkrywałem ścieżkę przed sobą, ale przez mgłę moja widoczność ograniczała się do maksymalnie 4 metrów do przodu. Ogarniała mnie ciemność, chłodna i groźna czerń nocy. Bałem się, oczywiście, że tak, ale co miałem zrobić? Musiałem zrobić ten cholerny obchód. Starałem się nie myśleć o rzeczach nieprzyjemnych. Nie dało się. Nie potrafiłem. Zupełnie tak, jakby coś wciskało do mojej głowy okrutne obrazy. Gdzieś zaszeleściło, chyba w krzaku nieopodal mnie, ale zmusiłem się, żeby to zignorować. Miałem wrażenie, jakby coś za mną podążało. Kiedy przystanąłem na chwilę, słyszałem może 3 kroki, zanim zapanowała cisza. Ruszałem i znowu odnosiłem wrażenie, że coś za mną kroczy. Sprawdziłem tak ze 2 razy. Zdecydowanie coś za mną szło, ale nie odważyłem się odwrócić i poświecić w tamtym kierunku. Mogłoby mnie to tylko zgubić. W końcu dotarłem do pierwszej furtki. Oświetliłem ją, ale tylko przez chwilę. Odruchowo wyłączyłem latarkę. Coś tam stało, coś stało za furtką. Przez chwilę zamarłem w kompletnej ciszy. Mój wzrok oswajał się z mrokiem. Nie byłem pewien, czy coś widziałem, czy to tylko wytwór wyobraźni. Nie chciałem zapalać światła. Stałem tak i stałem, aż w końcu mój wzrok przyzwyczaił się do ciemności. Spanikowałem, widząc ciemny kontur postaci. To było realne, najbardziej realne, jak tylko mogło być. Widziałem ten kształt, jakiś cień, niby ludzki, ale dziwnie zdeformowany i wygięty, może pochylony. Stał za furtką i czekał. Wiedziałem, że to coś mnie obserwuje. Z trudem przypomniałem sobie zasady. Sprawdzić kłódkę. Furtka musi być zamknięta. Zrozumiałem momentalnie dlaczego. To coś nie mogło dostać się na teren posesji. Najwidoczniej teraz próbowało. Nie mogłem na to pozwolić. Nie mogłem. Zebrałem w sobie odwagę i zrobiłem krok, a potem następny. Powoli zbliżyłem się do furtki. To coś cały czas stało za nią i doskonale zdawałem sobie z tego sprawę. Kiedy znalazłem się już przy niej, w ciemnościach próbowałem wymacać kłódkę. Nie mogłem jej znaleźć. Strach wdzierał się w umysł. Oślizgły intruz, wypełniający mnie lodowatym zimnem. Wiedziałem, że muszę zrobić to szybko, bardzo szybko. Opanowałem się i wyciągnąłem z kieszeni klucze. Wymacałem ten, który powinien pasować i nacisnąłem guzik na latarce. Wycelowałem furtkę w dół, tak żeby nie widzieć, nie oświetlać tego po drugiej stronie. Jasność oślepiła mnie z początku, ale nie na tyle, żebym nie mógł wykonać swojego zadania. Chwyciłem za kłódkę. Była rozwarta. Popracowałem przy mechanizmie i włożyłem kluczyk. Przekręciłem. To coś wyciągnęło dłoń przez cienkie kratki furtki. Chciało dotknąć mojej. Widziałem ją tylko przez ułamek sekundy. Białe, dziwnie powyginane palce przedostały się na drugą stronę.
Zignorowałem to, chociaż kontakt z tym czymś wydawał się nieuchronny. I nagle było po wszystkim. Udało się. Zgasiłem szybko latarkę i odszedłem stamtąd czym prędzej. Za plecami usłyszałem przerażający dźwięk. Coś jakby niskie, gardłowe bulgotanie, podobne do dźwięku odbijającej się szybko od podłogi piłeczki. Z tym, że tą piłeczką było raczej ludzkie oko, uderzające raz za razem o dno wilgotnej, głębokiej mogiły. Nie odwróciłem się, ruszyłem do przodu. Wiedziałem, że to coś było bardzo niezadowolone z faktu zostania po stronie lasu. Po kilku metrach znowu zapaliłem latarkę, bo nie potrafiłem iść w tych ciemnościach. Kiedy szedłem do drugiej furtki i oświetlałem czasami po łacie siatki, wydawało mi się, że coś skrywa się za drzewami. Coś za nimi przemyka, podąża za mną. Byłem pewien, że widziałem twarz, białą i czarną jednocześnie. Twarz jak ludzka, ale nie należąca w żadnym wypadku do człowieka. Przy drugiej furtce nie natknąłem się na nic. Kłódka była zamknięta. Jedynie dziwne odgłosy dobiegające z lasu, coś jak szmer modlitwy, cichy lament, dochodził do moich uszu. Nie wsłuchiwałem się jednak, zignorowałem to. Wracałem teraz do swojej strażnicy. I kiedy byłem już niedaleko, zauważyłem światło w jednym z pokoi ogromnej posiadłości. Światło w totalnym mroku. Przystanąłem na moment, nie wierząc w to, co widzę. Jedno z okien mieniło się jasno-blado. Po chwili jednak zgasło tak szybko, jak się pojawiło. Nie wiedziałem, co robić. Pomyślałem, że może to właściciel przyjechał nas odwiedzić. Wojciech nic nie wspominał o samej posiadłości, o zachowaniu wobec niej. Ale wiedząc już, że tutaj nic nie jest takie, jakim się wydaje, ruszyłem po prostu dalej. Jeżeli to naprawdę właściciel, to prędzej czy później do mnie zawita. Najwyżej dostanę reprymendę. Nie zauważyłem jednak, aby obok mojego auta stało jakieś inne. Specjalnie poszedłem to sprawdzić. Miałem wrażenie, że mgła zgęstniała jeszcze bardziej. Wróciłem czym prędzej do stróżówki i zamknąłem za sobą drzwi. Zegar pokazywał za 3:00. Zdążyłem. Zerknąłem na kamery, ale nic się na szczęście nie działo. Usiadłem przy biurku, zastanawiając się chwilę nad tajemniczym światłem w posiadłości. Kamera w jej wnętrzu na szczęście nie działała. Uznałem to za kolejną, osobliwą anomalię, element mojej służby. Nie zdążyłem nawet za dobrze się rozgościć, kiedy zadzwonił mój telefon. To Wojciech dzwonił. Sięgnąłem po niego. Dziwne, stwierdziłem. Nie miałem kompletnie zasięgu, a mimo to dzwonił na mój numer. Już miałem odebrać, kiedy przypomniałem sobie o zasadach. Nie odbierać. Odłożyłem telefon i zostawiłem go tak. Zadzwonił jeszcze raz po 2 minutach. Potem już zamilkł. Obserwowałem kamery od dobrych kilkunastu minut. Miałem już zamiar wziąć książkę do czytania, kiedy zauważyłem ruch za oknem. Spojrzałem tam odruchowo i spłoszony odwróciłem wzrok. Coś stało za szkłem. Coś tam stało, tuż przy oknie, z twarzą praktycznie doklejoną do szyby. Starałem się zachowywać naturalnie. Siedziałem przodem do tego czegoś i gapiłem się w ekran monitora. Kątem oka dostrzegłem, że to coś przyłożyło powoli dłoń. Była nieproporcjonalnie duża, znacznie większa od twarzy, z długimi, rozłożystymi niczym odnóża pająka palcami. Po chwili odniosłem wrażenie, że to coś otworzyło usta i pojawił się ciemny otwór. Oczywiście nie patrzyłem na to wprost, chociaż bardzo się bałem, nie pozwoliłem, aby strach pożarł mój umysł. Spokojnie poprawiłem się na krześle i sięgnąłem po książkę. Zacząłem czytać, ale oczywiście nie rozumiałem słów utrwalonych na kartkach. Wciąż myślałem o tym przerażającym gościu za oknem. Kiedy znów nagle się poruszył i myślałem już, że sobie pójdzie, jeden z jego długich palców zastukał w szybę. Potem znowu i ponownie. Kiedy uznało, że nic nie wskóra, ponownie otworzyło paszczę. Wydobył się z nich cichy jęk, jakby skrzypnięcie zawiasów pokrytych rdzą.
po tym wydarzeniu zniknął w odmętach nocy. Odłożyłem książkę na bok, bo nie mogłem czytać. Powoli schodziła ze mnie adrenalina. Zegar pokazywał godzinę 1:10. Przez kilkanaście minut był spokój. Później słyszałem dziwne odgłosy na zewnątrz, ale mnie osobiście nic nie zaniepokoiło. Jakoś przed drugą jedna kamera przy ogrodzeniu zarejestrowała ruch. Przyjrzałem się temu chwilę. Za jednym z drzew czaiło się coś podobnego do tego, co stało wcześniej pod moim oknem. Nachyliłem się, żeby lepiej się temu przyjrzeć. I kiedy to coś zaczęło w ślamazarnym tempie wyłazić, prezentując swoje niezwykle chude, patykowate ciało, przyłożyłem palec do guzika monitora. To coś zmierzało w kierunku kamery, włócząc długimi nogami, z przechylonym torsem i rękami, niby bezwładnie ciągniętymi po ziemi. Głowa tego czegoś poruszała się, przekrzywiała błyskawicznie, jakby nerwowo, raz w jedną, raz w drugą stronę. Dobrze wiedziałem, że to coś podchodziło do kamery. Podchodziło do mnie. W końcu nacisnąłem przycisk i wyłączyłem ekran. Po chwili wydawało mi się, że z oddali dobiegł mnie podobny, co wcześniej piskliwy jęk. Aż przeszły mnie ciarki. Kilka minut później włączyłem ekran. Za wcześnie. W pierwszej chwili przerażenia odskoczyłem od biurka i wywinąłem niezgrabnego fikołka. Jedna z kamer ukazywała w całej okazałości twarz tego czegoś, bladą jak śmierć, z oczami bez gałek. Tylko czarne, chłonące mrok oczodoły. I usta, otworzone na szerokość połowy twarzy, usta zasycające obraz. Wyłączyłem to momentalnie. Ekranu nie włączyłem przez najbliższy kwadrans. W międzyczasie coś zaskrobało o drzwi, a także widziałem cień przechodzący za oknem. Z tęsknotą wyczekiwałem godziny 3:00 i kiedy w końcu nastąpiła, zrobiło się momentalnie cicho. Wiedziałem, że muszę iść na ostatni obchód. Wiedziałem o tym, tylko że mój telefon zaczął dzwonić. Powoli podszedłem do niego i wziąłem go w dłoń. Nie, to niemożliwe. Nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem. Dzwoniła Amelia. Dzwoniła moja nieżyjąca żona. Długo ze sobą walczyłem, długo nie odpierałem, ale telefon dzwonił i dzwonił, nie dawał mi spokoju. W końcu po niego sięgnąłem i uniosłem go do ucha. Po drugiej stronie usłyszałem tylko szum i wiedziałem, że popełniłem ogromny błąd. Kiedy chciałem się już rozłączyć, odezwał się kobiecy głos. Jej głos. Wypowiedziała moje imię. Rozłączyłem się. Do oczu napłynęły mi łzy. Usiadłem na krześle. Ekrany dwóch monitorów nagle zamrugały. Zamrugało też światło żarówki. Potem zgasło. Obrazy z kamer zniknęły. Zrobiły się czarne. Został tylko jedyny obraz. Kamera z wnętrza posiadłości. Tylko że to nie była ta posiadłość. To był nasz salon w naszym starym mieszkaniu, a w nim Amelia. Dopiero wchodziła na taboret. Biały kabel związany w supeł wisiał już niczym oślizgły wąż. Patrzyłem na to, jak moja żona wkłada głowę w pętlę, jak zaciska go sobie na szyi. A potem przewraca stopami taboret i zaczyna zwisać. Jej ciało drżało, głowa walczyła spazmatycznie. Dłonie próbowały uwolnić się z żelaznego ucisku, zupełnie tak, jakby się rozmyśliła. Trwało to sekundę, minutę, godzinę albo wieczność. Patrzyłem na to, jak moja żona ponownie popełnia samobójstwo. Musisz oglądać, napisał w zeszycie Wojciech. Musisz oglądać do końca, chociażby miało to doprowadzić cię do szaleństwa. I tak właśnie się działo. Kiedy dobiegła moja warta, kiedy wybiła godzina 6:00, ekran monitora wyłączył się. Siedziałem i gapiłem się otępiały w czarny monitor. Ktoś zapukał do drzwi, potem zawołał. To był facet z porannej zmiany, przyjechał mnie zastąpić. Nie pamiętam drogi do mieszkania, nie pamiętam co robiłem później. Wiedziałem na pewno, że nie zasnąłem, nie potrafiłem zamknąć oczu, bo kiedy to robiłem, widziałem ją. Próbowałem dodzwonić się do Wojciecha, bezskutecznie. Potem, jakoś przed 5:00 wieczorem, dostałem telefon od nieznanego numeru. Odebrałem go.
Okazało się, że dzwoni do mnie tamta kobieta z rekrutacji. Chciała mi oznajmić, że zostałem jedynym nocnym stróżem i do momentu, kiedy nie znajdą kogoś nowego, będę musiał brać wszystkie nocki. Zgodziłem się bez zbytniego narzekania. Sam nie wiem czemu. Czułem się dziwnie pusty. Spytałem jednak, co stało się z Wojciechem. Nie umiała, bądź też nie chciała mi tego powiedzieć. Nigdy więcej nie zobaczyłem już tego faceta. Wtedy jeszcze nie domyślałem się, co go spotkało, o co w tym wszystkim chodziło. Przez okres swojej służby, tuż pod zasadami w zeszycie, naskrobałem kilka zdań od siebie. Tylko tyle i aż tyle. Pracuję już tutaj od miesiąca i nadal nikogo nie znaleziono na moje miejsce. Co noc na terenie posiadłości dzieje się coś niesamowitego, ale zaczynam się przyzwyczajać. Wiem, że wystarczy przestrzegać tych zasad, a wszystko będzie dobrze. Myślałem o tym, żeby porzucić tę pracę, ale nie mogę. Nie wiem, dlaczego tak jest. Być może to przez Amelię. To brzmi jak żart, to brzmi obłąkańczo, ale ona tutaj jest, w tym miejscu. W jakiś sposób jest tutaj, nie umiem tego wytłumaczyć. Przecież nie żyje, ale jest tutaj. Być może to naprawdę są bramy do piekła. Minęły 3 miesiące. W każdą sobotę ekran komputera pokazuje mi nagranie z samobójstwa żony. Ostatnio dostaję od niej telefony. Amelia dzwoni do mnie i rozmawiam z nią. Żona zachęca mnie, żebym wszedł do posiadłości, żebym przyszedł do niej, żebym ją ocalił przed śmiercią. Oglądam to na obrazie kamery i zapewniam ją, że niedługo się spotkamy. Wiem, że w końcu się złamie, tej czy innej nocy zrobię to. Że ostatecznie ulegnę temu miejscu. To tylko kwestia czasu, nie pozostaje mi nic innego jak czekać. Znów słyszę dźwięk telefonu. Na ekranie wyświetla się jej imię. Odbieram go. Wiem, że w końcu stanie się ze mną to samo, co z całą resztą stróżów. Dopadnie mnie przeszłość. Dopadnie mnie i już nie wypuści. 5 miesięcy. W końcu znalazłem kogoś na moje miejsce. Udało mi się. Jestem wolny. Wojciech mylił się w swoim osądzie. To nie są bramy piekła. To miejsce jest czyśćcem dla zranionych dusz takich jak moja. Wiem, że Amelia jutro również zadzwoni. Jutro znów ukaże mi się na ekranie monitora. Jutro wypada moja ostatnia sobotnia noc. Jutro wejdę do posiadłości. Okna co noc płoną jasnym światłem. Strzelecki też tam będzie. Jest przecież gospodarzem. Może też Wojciech i wszyscy inni. Amelia, nie mogę się już dłużej opierać. Nie mogę. Scenariusz Marcin Mielcarek. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.